Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Komisja Europejska przyznaje, że Polska przepłaciła za pendolino i po raz kolejny obniżyła kwotę dofinansowania do kupowanych przez PKP Intercity składów. Komisja uznała, że niepotrzebnie zdecydowaliście się na super szybkie pociągi, które nie będą miały się gdzie rozpędzić. Pierwotnie miało być to 200 milionów euro, potem 88 euro, a skończy się prawdopodobnie na 74 milionach euro. Kwota 74 miliony euro to zaledwie 18,5% kontraktu wartego ponad 400 milionów euro. Skąd PKP Intercity zamierza wziąć dodatkowe 14 milionów euro na zapłacenie za pendolino? W połowie grudnia mają ruszyć długo oczekiwane połączenia pociągami pendolino, ale na razie euforię PKP Intercity gaszą mnożące się problemy techniczne. Problemy mogą się pojawić, gdy pendolino pojawią się na torach. Czy prawdą jest, że pendolino zmiecie pociągi towarowe z torów? Czy w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przewiduje się przeprowadzenie modernizacji najpilniejszych odcinków kolejowych na kluczowych trasach? Dziękuję. Proszę.